Kasjusz, skąd taki pseudonim? Kurde, właśnie, no bo ponoć kasuje wszystkich, nie? Więc taki pseudonim dostałem na ulicy, bo wiesz, wszystkich kasowałem, dlatego Kasjusz, taką ksywkę sobie zrobiłem, a potem stało to się moim imieniem, no i tak już w urzędzie... A tak na wszystkich panek już sobie zmieniłeś, żeby wszystko... Tak. Czemu nie w roli zawodnika dzisiaj? No bo teraz jestem z koleżanką. Jeszcze nie jest oficjalna to walka, ale możliwe, że jak już dodacie tą walkę, to już będzie oficjalna, więc już chyba mogę mówić, bo teraz chyba nie dodacie tego w przeciągu kilku minut. No to głównie przyjechałem tu wspierać moją koleżankę z Warsaw Shore, Ewelinę, która będzie walczyć w jednej z walk. Po prostu was zobaczyłem, no to mogłem się domyślić, że tak to będzie wyglądało. Tak, będzie walczyła z Godleską. No i mam nadzieję, że ją rozpierdoli dosyć szybko. I głównie jestem tu ją wesprzeć, żeby jej tam pomóc po prostu. Ja wiem, jak to, z czym to się je i po prostu jestem głównie po to, żeby ją wspierać w tej walce. Jak waga? Trenujesz cały czas? Trzymasz michę czy delikatny luz? 3-4 miesiące? Znaczy, no jestem na diecie, ale jakoś nie trenuję, nie? Bardziej jeszcze tam się bawię, ale już nie, ale też innymi rzeczami się zajmuję. I tyle, nie? Ty chciałeś swoją karierę bokserską, amatorską, bo gdzieś tam teraz te twoje walki z przeszłości wrzucane przez czy Boxer.org, czy coś są, wiesz, cały czas rekliki są, ludzie chcą zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy walczyłeś w amatorstwie. Nie chciałeś tego ciągnąć dalej? Nie, ja bardzo późno zacząłem boks jako senior, czyli napierdalałem się już na wysokim poziomie, ale fajnie, no bo i powiedziałem sobie w wieku 19 lat, że daję sobie 5 lat, jak dotrę do poziomu europejskiego, to brnę w to dalej, a tak to mało skromnie mówiąc, ale ja nigdy nie jestem skromny, szkoda mojej mądrej głowy na boks. I po prostu po 5 latach, jak już, no i dużo korupcji ogólnie jest w boksie, więc to też... W boksie amatorskim tym bardziej jest. Tak, tam są układy, to a ten z tego klubu, ci mają więcej w zarządzie, to wygrywa on, więc po prostu no... Też trzeba z czegoś żyć, no i po prostu to zostawiłem, ale też powiedziałem sobie, 5 lat nie udało mi się wejść na szczyty do poziomu europejskiego i powiedziałem, kończę to i tyle. Jeżeli chodzi o walkę kobiet, która zaraz zostanie ogłoszona, to wydaje mi się, że masz swojego faworyta, a jeżeli chodzi o walkę, powiedzmy, Rafoniksa i samo. No wydaje mi się, że tu i samo ma większe szanse, nie? No bo jednak on tam ten parter chyba trenował, więc wydaje mi się, że no faworytem jest i samo, ale niech wygra lepszy, nie? Ani do tego nic nie mam, ani do tego, więc niech wygra lepszy. Dobra, to dziękuję ci bardzo i do zobaczenia na gali. Dzięki, Piona.